O matko bosko, czym ja kurwa muszę grać? Takim shitem, to po prostu ja po prostu nie wytrzymię do... Kurna, kto taki czołg wymyślił? No po prostu kto taki czołg wymyślił? I po takim wstępie witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Najgorsze stokowe czołgi i dzisiaj będę sobie pod lupę czołg VK3001H. Można powiedzieć, że sobie wziąłem na te działo 75 mm, bo po prostu jak miałem wygrać na tym po prostu dziadostwie, na tym krótkolufowym dziale 75, to bym kurna po prostu na zawał zeszedł. Będę nagrywał na tym dziale 75 mm KWK40, bo to jest chociaż lepsze, i tak gram nim na stoku, bo nie mam ulepszonej wieży ani nic do... Będę właśnie teraz startował z bitwą, startuję. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj będę dwa filmy z tej serii nagrywał, bo nagrywam teraz drugi albo trzeci odcinek bo chcę wam powiedzieć to, jak że będę po prostu słabo bitwa będzie mi wychodziła, to nie miejcie do winy do mnie, jak mówię to na odcinkach, tylko do czołgów, bo one są słabe na wyższych poziomach, to mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo to po prostu ja sobie teraz sam pomyślałem, że wezmę sobie fałkę, bo to też jest trochę taki najgorszy na stoku. Na stoku mówię czołg, a na ulepszeniu to jest fajny. Zobaczymy. No, na szóstki może być. Nie pogardzę, ale z taką penetracją to ja nie wiem, co ja kurna prędzej zrobię. Chyba zero niż dużo uszkodzeń. I wiem, że ktoś napisze, ale czemu ty tworzysz konta, czemu nie możesz pokazać na swoim koncie, po prostu na swoim koncie tych czołgów nie posiadam. To sobie tworzę po prostu konta i recenzuję te pojazdy na innym koncie po prostu. Czekaj, tam like. No tak, ta celność niemiecka, kurna. Zajebiście, no brawo. No pokażę dwie bitwy tam, jak było na tym 25. No to kurna po mnie! KW2 i ARL. No to już kurwa dobrze, to już sobie pograłem. Czekaj, żeby go trafić chociaż jeden raz. Coś się za fajną bitwę zrobi, może zrobić. Czekaj, teraz na Golda przeładuję, bo na pewno nie przebije. Sorry, ale muszę, bo ten czołg jest jak na 75 trochę słabą. Dobra, jest, ładnie. Trochę się boję. To jest zaznaczy, żeby wyjechali. Wycofam się, ale kurna, ja trochę się boję, że jak ja pojadę, to mnie coś od tyłu wejdzie. Czekaj. O, T1, T1! Jest, ładny kill, ładna bitwa.
No może powiedzieć, że nie jest tak najgorszy, ale wziąłem sobie do najgorszych czołgów, bo teraz daję radę, ale jakby na siódemki by mnie wyrzuciło, to ja bym kurna lipę bym zrobił, nic. To jest, ładnie. I w ogóle też ja będę chciał na kanale robić taką serię najlepsze czołgi, bo po prostu też będę chciał robić tak najlepsze czołgi, będę chciał robić serię taką fajną. No zobaczę, gdzie jest ten. To jest Churchill. Następną bitwę będę startował, nie będę przerywał, albo przerwę wtedy. Będziemy następnej bitwy się widzieli. Na następnej biterce. Nie, błagam! Weźcie, dajcie mi kurna odejść. Jest! Kurna! Panie i panowie, pierwszy raz chyba na odcinku z serii... Najgorsze stokowe czołgi, coś fajnego, mi chociaż dobrą bitwę, może 800 uszkodzeń. Udało mi się ugrać, ale kurna, 800 uszkodzeń. Trochę stoku. Sorry za lagi. Tak, już koniec bitwy. Kolejne zwycięstwo na naszym koncie. Ale muszę powiedzieć, że nawet dobra bitwa, wie do 800 uszkodzeń, ale jak na piątkę, to nawet fajnie, byłem trzeci. No to będziemy się widzieli za chwilę. A few moments later. No i właśnie witam was w kolejnej bitwie, w kolejnej bitwie na mapie Urwisko Zima, tak wyrzuciło mnie na szósteczki, I chcę wam powiedzieć to, że ta fałka jest najgorsza, ale jak na ulepszeniu, to daje radę, to ja tą fałkę oceniam, tak 8,5 na 10, bo ta fałka jest spokojna. Mi ta bitwa nie wyjdzie, to trudno, to jest tylko podcinki tej serii, o to właśnie chodzi w tych odcinkach, że po prostu pokazuję, mam po dwie biteczki na danym czołgu, który pokazuje. Teraz tam jest kurna, to jest, że mam oberwał, chyba mnie nie widzi, chyba spota nie dostał ode mnie. O, właśnie o tym mowa, właśnie dzisiaj jeszcze też będę nagrywał film o Chinu, o japońskim medziku, będę nagrywał też film. Dobra, jest to. Nie wiem po co ja Golda używam na Lighta, ja jestem mądry. Kurwa. Dobra, jest, ładnie. Ładnie, ładnie nawet. Załadowany i gotowy. Ja wiem, to ktoś powie, ale ty gra na 75 długolufowej, to się nie liczy. Ale to jest tak, z drugiej strony trochę słaby czołg, bo tylko po 111 to nic kuna tam siódemką nie zrobi tam. No ja na Goldzie zrobi, ale tak poza tym nic nie zrobi, no trochę... Gotów do strzału. No nie, i te 34 shielded. Kurna, to też... Dobra, tam ktoś go strzela. Jeb za 104! To jest niemiecka decyzja, kurde mać, niemiecka decyzja. I sorry, jak trochę nagrywam słabszej jakości, ale jak miałem na wysoką na aplikacji, to mi zaczęło lagować, to sorry, ale jak będzie wtedy jakoś to zrobię, żeby była jak... Hellcat chyba gdzieś snajpi. Chyba Hellcat gdzieś snajpi, to się boję. Mam go na celowniku.
No nie! Ginę, panie Marianie. Przeładowano. No i chcę wam powiedzieć to, że ten czołg dla mnie jest nie aż tak najgorszy, ale chciałem po prostu wam pokazać odcinku stokowe czołgi, po prostu fałkę, bo dużo tam osób mówiło, wie no teraz coś napisze, ale ty grałeś na długolufowej 80. Znaczy grałeś na długolufowej 75, ale też ma trochę z dupy uszkodzenia, trochę małe, bo naprawdę trochę ma tak średnio bym powiedział uszkodzenia, no ale jest dla mnie bardzo spoko. Ja tego czołga naprawdę fajnie oceniam, bo zrobiłem znowu 800 uszkodzeń, fajna bitewka, bo 827 uszkodzeń zrobiłem, nawet spoczko. Chyba na tym koncie będę może jakieś kolejne odcinki z serii nagrywał, może jakieś poradnie dla początkujących. Tak, będę może nagrywał jakieś poradnie dla początkujących, będę nagrywał. Porażka, znowu. Znaczy nie, wtedy była wygrana. Tak, wtedy była wygrana i 800 uszkodzeń, nawet spoko. Muszę powiedzieć, że ten czołg no jest najgorszy, ale nie aż tak, bo muszę wam powiedzieć, że tak, muszę wam powiedzieć, że ten czołg oceniam 7,5 na 10, tak 7,10, znaczy, bo naprawdę ten czołg jest fajny, no ale są jeszcze bardziej lepsze czołgi na poziomie 5. No to co, ja się będę żegnał, do usłyszenia. I w ogóle chcę wam powiedzieć, że sorry, że było trochę za głośna gra była. I grałem tamtą fałką 3001H, ale zapomniałem ściszyć, ale mikrofon był dosyć głośno, to też było słyszeć mój głos i chcę wam powiedzieć, że mam taki film najgorsze stokowe czołgi wam się podoba. Teraz przeszłem na główne konto, bo chcę wam powiedzieć, że ta seria naprawdę fajna jest. Ja będę ją nagrywał z najgorsze stokowe czołgi. Nagrałem właśnie dwa odcinki, teraz robię to zakończenie do filmu z fałki 3001H, a za chwilę zrobię zakończenie do filmu z Chinu. Chcę wam powiedzieć, że jeszcze raz przepraszam za tam trochę głośną grę. A trochę mnie to było słabo słychać, ale mam nadzieję, że sobie będziecie mnie słyszeli, ale nie było aż tak źle. To mam nadzieję, że taki film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i pozytywny komentarz. No to widzimy się w następnych produkcjach. I seek you.